Hej, hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym drugim odcinku, w drugiej misji. I co by nie przedłużać, zaczynamy. Poziom łatwy, tak jak było poprzednio. No i wybierzmy. Mogę iść z tobą? Musi się schować, a ja się dowiem, co jest grane. O, czy to pan dzwonił? Tak. O, a to pewnie Wiktoria. Chodź, dziecko. Dziękuję za pomoc. Ta dziewczynka jest ważna. Weź to. Dobrze się nią zaopiekujemy, synu. Diana mówiła, że potrzebujesz tego naszyjnika. Nie zgub go. Wrócisz tutaj? Będę miał cię na oku. $37.50 za noc. Żadnych imprez. Halo? Stasiek, musimy pogadać. Dużo się słyszy o twoich dokonaniach. Muszę przyznać, że masz jaja, żeby tak palić swojego pracodawcę. Pewnie potrzebujesz informacji. Jestem skłonny współpracować. Ale w zamian mam prośbę. Nazywa siebie królem Chinatown. Sylwata jest dość trafna. Chciałbym więc, żeby złożył wypowiedzenie, jeśli rozumiesz, co mam na myśli. Ten cały król siedzi w pagodzie w centrum miasta, a tam jednostka skorumpowanych glin strzeże go na każdym kroku. Rzadko rozstaje się z tą gromadką, głównie podczas spotkań z dealerem na platformie nad rynkiem. Ma szpanerską europejską brykę, którą parkuje w pobliskiej alejce. No, to wszystko, co wiem, ziom. Daj znać, jak skończysz, dobra? Czyli rozpoczynamy stąd naszą misję. Jesteśmy na rynku w Chinatown. Rozejrzyjmy się tutaj co nieco. Tu jest jakaś siatka. Nie wiem, jak tu żeśmy się dostali. Pewnie zrzucili nas z helikoptera. Tu dalej nie przejdziemy. Tu jakiś napis, ale to nie jest żadna chyba wskazówka. No dobra. Zaraz zobaczmy, co my tu mamy. Mamy to, mamy garotę. Broń widoczna. Dobra, schowajmy broń. W tej chwili niewidoczna. W ogóle patrzcie, jak ta gra jest pięknie zrobiona. Wszystko się fajnie błyszczy. Butelka. Czy jest sens brać butelkę? No weźmy tą butelkę. Jedno może nam się do czegoś przyda. Nie wiem jeszcze do czego. Odwrócić czyjąś uwagę. Na przykład. No dobrze.
Jakieś warzywa. Czekajcie, coś tu leży w tej siatce. Nie. Myślałem, że może to jakieś ubrania, które można by było wykorzystać do przebrania się, żeby się nie rzucać w oczy. Od razu jakiś hałas słychać. Pieski zapraszam, tak? Dobrze usłyszałem? Ten coś nie ma zainteresowania. Co tutaj? No, trochę się rozpychamy tutaj. Ale cóż. Mój sklep czysty. No dobra. Zwiedźmy sobie w takim razie tą dzielnicę. Śmietniki. Może coś podsłuchamy u kogoś? Jakąś rozmowę fajną, ciekawą, to jakaś kolejka. Zmienimy. O, ktoś kichnął. Wpadliśmy na pomysł żądania męskiego wypadku. O? Z małego wypadziku, takiego przedłużonego weekendu. Coś gada gość? Nie, nie, nie tego weekendu, nie tego, ale następnego. Hej, czy ktoś lubi kozi ser? Mam najlepszy, jakiego próbowaliście. Nie, żartuję, prosto. Nie, chyba to nam się ta informacja do niczego, słuchajcie, nie przyda. Chodźmy najpierw może w prawo. Nie wiem, tu jakaś pani stoi. Wiesz, rzeczy od... Coś chciała powiedzieć, a jej chyba przeszkodziłem. Nie. Znaleziono króla Chinatown. Gdzie on jest? Uruchommy może... A, tu jest, patrzcie. Tam stoi sobie tylko. Dobra, chodźmy do niego. Wam za siedzenie na dupach. Nikt tu nie wejdzie bez mojego pozwolenia. Bałwan. Tak, tak. Wiesz, kto mówi. Złaź tu na moment. Mam ochotę na coś słodkiego, a skończyły mi się cukierki. Mhm. Coś więcej powie? Niekoniecznie chyba. Co tu mają? Ukryj się. A może coś dla pięknych towarzyszek? Zapraszam. Cześć, kochanie. Nóż, ale czy jest sens zmieniać kanister na nóż? Nie wiem. Tu mamy zrobić, słuchajcie, to zabójstwo po cichu, pamiętajmy. Miłego dnia. O, jaki miły. Co? Mamy tu 7 dni, co tydzień. Chodźcie, mamy je. Mamy sushi, chodźcie na sushi. No dobra, chodźmy dalej. Nie bardzo wiem gdzie. Tam stoi. Mówiłaś, że na rogu. Dobrze, 6 wystarczy? Gdzieś tam poszedł. Teren prywatny. Gdzieś możemy wejść do jakiegoś sklepu? Czy niekoniecznie? Chyba niekoniecznie. King. Co on tu robi? Czyżby sikał? Tak to wygląda. Hej.
No dobra, zobaczmy, co on dalej będzie jeszcze tutaj robił. Hej, witam, królu. Rany, wypas garniak. Wypas! Robiony na zamówienie? Tak. Rany, też muszę sobie taki sprawić. Przestań pieprzyć. Rany, jasne. Nie mogłem tu... Więc ile towaru chcesz kupić? Cały. Wow, jasne. Dobra, daj mi tylko wykonać kilka telefonów. Za 10 minut wracam. Byłam wczoraj. Wrócisz za 5. Tak, tak, za 5 minut wracam. Witam, ile podać? Myślałam, że jesteś u Michaela. Masz może ochotę na moją kanapę? No dobra, czego mi nie mówisz? No to mogłeś zadzwonić. Żebym wiedziała, gdzie jest. Nie, mówiłeś, że będziecie grać na gitarach z Michaelem. Wejdźcie, mam najlepsze wejście. Jest i zapraszam! I zapraszam! Wiecie, gdzie on mi wsiąkł? A tam poszedł gdzieś. Czekajcie, po co on tam poszedł? Ja nie chciałbym, że tak powiem, go po prostu gdzieś tam ubić, gdzieś gdzie on tam se chodzi, w te boczne uliczki, tylko chciałbym, żeby to było takie bardziej, powiedzmy... A, tym bardziej, że tutaj cały czas się ludzie krącą. Tu policjant jest nawet jakiś. On się tu nachyla, patrzcie. Czekajcie, jakbyśmy tego policjanta w jakiś sposób odciągnęli, on się tu nachylał i po prostu tutaj wrzucić go. Chodźcie na świeżutkie teriyaki! Ha. Co tu możemy zrobić? To jest jakiś pomysł. On tu sika, ale tu mamy znowuż dwóch tych policjantów. No nic, jeszcze obejdźmy naokoło tutaj cały ten... Tak, cześć, jestem w Chinatown. Całą tą część. A może coś dla pięknych towarzyszek? Zapraszam. Tutaj, tutaj, co podać? Dziękuję bardzo, to reszta, zapraszam ponownie. Co dla mnie masz? Hej, nie psuj sobie niespodzianki, stary. Załatwmy to. Wszędzie możemy się przy tych stanowiskach ukryć. Jedzenia wystarczy dla wszystkich. Bez kiełków z fasoli, proszę bardzo. Tu, $5. Na siekierę możemy zmienić, tak? A tutaj co mamy? Tu jest jakaś apteczka, ale ona jest chyba raczej nie do... Nie do ruszenia. Na tą chwilę nie wiem, czy ona do czegoś w ogóle jest potrzebna. O, tutaj coś jest ciekawego. O. Zawracaj i idź, skąd przyszedłeś. O. I tak ma być. O, nie pozwala nam tu wejść. Dobra. Co tam hałasuje? Halo? Jest tam kto? Dobra. Zgasiliśmy światło. Zajmę się. Co on zrobi teraz? Naprawi chyba. Ale to nam nic nie dało, tak naprawdę. Szukać ostrych, świeże ostrygi!
Aha, czyli stąd żeśmy przyszli tutaj. No nic, przejdźmy jeszcze sobie tędy. Zinwigilujmy obszar. Stąd żeśmy przyszli. Chyba. Dobrze mówię? Tak, stąd żeśmy przyszli. Czyli tutaj już... Nie. Chyba nie. Pogubiłem się w tym mieście. A nie, stąd, dobra. Jednak. Lecimy dalej. Tu zobaczmy, co się dzieje. Tak, u mnie. Halo? No, cześć, kochanie. Słucham. Przykro. Tak, tutaj ta pani, która chciała coś powiedzieć. Jakaś licytacja? Czy kolejka numerowana? Dziękuję. Dobra, kto następny? Przepraszam. Halo. Czego sobie życzycie? Hiszpańskiej makreli, węgorza? Proszę pani, tak? Ryba fugu, jej trucizny zabije w kilka sekund. Ha. Pan chciał łososia, tak? Chce pan gotowanego czy tatara? A jakbyśmy kupili taką rybę? Proszę pana, to jak to kupić? Oto pańska reszta, tak? O tak, dobrze, ma być gotowany. To trwa dłużej. Produkty rybne tutaj! Wziąłem? Proszę pana, uwaga, oto pańska reszta, tak? Wziąłem tą rybę. Dziękuję bardzo, miłego dnia. Dobra. Może w jakiś sposób... Jak będzie jadł te cukierki, to może się uda go utruć? To by było fajne rozwiązanie. No nic, zobaczmy, co tu się dzieje, bo jego tutaj nie ma. Wszędzie są tajniaki. Mówię o naszym celu oczywiście. Bardzo dobry wybór. Co mogę panu podać? Nie, proszę pana. Tak, sprzedajemy piwo. A, tu jest, idzie. No dobra, poślećmy go. O, patrzcie, zatruj napój rybą fugu. Jak to zrobić? Tylko musiałbym tu wejść. F, do wody. Tylko musiałbym tu wejść właśnie. On teraz wyszedł, ale nic, on będzie pewnie szedł po te cukierki, jak się domyślam, które tam chciał. Zobaczmy, gdzie on idzie tak naprawdę. A może pójdzie się tylko wysikać. Ale wtedy możemy go wrzucić do tej czeluści piekielnej. O, coś tu jadł, patrzcie. Patrzy się na mnie. Poszedł. Ten policjant. Czekajcie, mam pewien pomysł. Może się pan chował? Proszę się cofnąć.
No. Co oni tak mnie obstąpili? Tutaj ten pali, ale gdy ten pali, to może by się udało zatruć to jedzenie teraz, patrzcie. On wrócił. A ten policjant się patrzy na nas, kurczę. Teren prywatny. Czekajcie. No nic, zobaczymy. Może się uda za niego przebrać. Te przebranie. Skoro nikt tu nie chodzi, to nawet za bardzo... Tylko, że stąd nie mogę tego jedzenia. No nic, spróbujemy wyjść stąd po cichutku. Uszanowanko, jasne. Chodźcie po swoje smażone bruchu warzywa, prosto z gospodarstwa. Dobra. Ładny sklep, naprawdę ładny. Chodźcie na się kręci, co? Kręci, kręci. Chętnie ci pomogę z utrzymaniem tego stanu rzeczy. Wiesz, tak? Jak możesz mi to ułatwić? Nie. Płacąc na czas. To niezła metoda. Brokuły! O, o. Zapłacono na czas. Patrzcie, 23 tysiące zdobyliśmy punktów. No i co teraz? Znaleziono ciało. Ale nas tu przecież już nie ma. Podejrzliwość. Czekajcie, gdzie my idziemy? Musimy teraz iść do wyjścia. Nie, tam nie przejdziemy, moment. Gdzieś wyjście to było. Wracajcie do domu i zamknijcie drzwi. On jest, do cholery. Musimy go znaleźć. Tak, znajdziecie. No i chyba się udało, słuchajcie. Czy nam się udało w tym momencie? No chyba się udało. A to kto? Venaca, mami. Venaca, con quien te quiere, si mi amor. Co sprowadza twój twardy tyłek w moje progi? Potrzebuję informacji. Cóż, tym się zajmuję, informacją. Ty jej szukasz, ja ją znajduję. Oczywiście nie za darmo. Pewnie. Czyli to jest ten ptasiek. Oczywiście. Dziewczyna o imieniu Wiktoria. Agencja chce ją mieć, muszę wiedzieć czemu. Nie, zaraz. Agencja? Chcesz, żebym grzebał w sprawach agencji? Co, ty oszalałeś? Tak, jesteś szalony. Dobra, ile chcesz mi zapłacić? Podaj swoją cenę. No, cóż... Narzędzia.
co mówi ulica. Usłyszysz o dziewczynie. Wiesz, co robić. Zadzwoń. Dokładnie. No i w ten sposób udało nam się zakończyć tą misję. W sumie mamy 28 900 punktów. Minus 1000, bo zauważono chyba nas. Ogłuszenie minus 100. No, także... Także tak to podsumowanie wygląda. Tutaj można kliknąć? Nie, nie można tu kliknąć. No dobrze, to w takim razie w tym odcinku byłoby chyba tyle, słuchajcie. Można tutaj powtórzyć oczywiście ten poziom lub kontynuować dalej. Dobrze, to tyle ode mnie. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam na kolejne odcinki. Oczywiście zachęcam do lajkowania, subskrybowania, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił. I do kolejnego spotkania. Trzymajcie się. Cześć.